na który będzie można zgłaszać nowe piosenki, specjalnie dla takich dzieciaków jak wy skomponowane i napisane. I wymyśliliśmy, żeby to był festiwal nie tylko dla Opola, miasta, w którym mieszkamy, ale także dla całej Polski, czyli naszego kraju. A wiecie, dlaczego wymyśliliśmy taki festiwal? No bo przecież w Opolu jest festiwal, prawda? A gdzie się odbywa? Kto wie? Wiecie, że jest festiwal w Opolu? Taki duży. A gdzie się odbywa? Amfiteatrze. Zwiedzaliście amfiteatr kiedyś? No i tam w czerwcu już 55 lat odbywa się festiwal, który się nazywa Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I przyjeżdżają gwiazdy polskiej muzyki popularnej i prezentują swoje przeboje i też nowe piosenki. I myśmy wymyślili, żeby w tym roku zrobić taki troszkę festiwal jak ten, co jest dla dorosłych, tylko żeby zrobić dla przedszkolaków. I słuchajcie, chcemy trochę do tego festiwalu nawiązać. Dlatego ten festiwal dla przedszkolaków będzie się nazywał Mini Debiuty, bo na tym dużym festiwalu są debiuty. Co to znaczy, że to ktoś ma ten debiut? No? Pierwszy raz się śpiewa na scenie? Tak, świetnie. Pierwszy raz się śpiewa na scenie. To oznacza debiut. To jest taki pierwszy poważny występ w karierze zawodowej, estradowej. I właśnie z tego powodu, że dorośli mają swoje debiuty, to chcemy też, żeby przedszkolaki miały swoje debiuty. I ten festiwal nasz będzie się nazywał Mini Debiuty. I będzie nazwa nawiązywać do tego dużego festiwalu, który jest w Opolu. Bo ten duży festiwal, słuchajcie, który jest od 55 lat, nazywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. A ten nasz będzie się nazywał Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej.